Dzień dobry, kochani. Cześć i czołem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja odnoszę takie ostatnio wrażenie jakieś z tych wszystkich jakby takich, no dużo oglądałem różnych konferencji, takich można powiedzieć też w cudzysłowie jakichś nauczań różnych ludzi. I jakoś tak niepokojącą taką mam, jakąś taką nieodpartą, jakąś taką chęć podzielenia się tym, co czuję, gdyż mam takie, jakieś takie wrażenie, może być to moje wrażenie, nie wiem, a chcę się tym podzielić. Sami już stwierdzicie, o co chodzi. Że próbuje się nam jakby narzucić, wręcz bym tak powiedział, taką Ewangelię, gdzie w ogóle nie ma Matki Bożej, nie ma w ogóle krzyża, nie ma jakoś cierpienia, jest odsuwane jakoś takie na bok. Wręcz bym powiedział, że ja odczuwam, moja dusza nie czuje się jakby spokojna takim nauczaniem, że wręcz bym powiedział, że takie próbuje mi się wcisnąć taką cukierkowatą, jakąś taką przesłodzoną Ewangelię, która w ogóle nie pasuje dla mnie do obrazu ewangelicznego, obrazu Jezusa, jak Jezus żył, do czego nas nauczał i jakby do czego nas zachęcał. Słowo Boże, kochani, wyraźnie mówi, że no, sługa nie jest większy jakby od swego Pana, nie? Że jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować, ale kochani, to już nie chodzi tu o prześladowanie, ale zobaczcie, że gdzieś tak mam takie właśnie wrażenie, że gdzieś takich ktoś mi chce wcisnąć tak, że musi być tylko ciągle jakieś takie wow, że z tym Bogiem jest tak naprawdę fantastycznie. Wiadomo, jest fantastycznie, kochani, ale gdzieś tutaj tak czuję, że gdzieś ludzie chcą mi wcisnąć tak, żebym ja nie myślał o tym Bogu takim, który naprawdę wiele wycierpiał, który zachęca mnie do tego, żebym szedł tą drogą. No ludzie gdzieś chcą, żebym no, nie myślał o tym krzyżu, nie myślał jakby trochę o tym takim cierpieniu, nie? Że to jest, teraz jest już inaczej, że już jest, że ten Bóg już nas odkupił, że my tylko tutaj mamy tylko uwielbiać Go, mamy Go tylko... No wiadomo, że trzeba uwielbiać Boga, nie? Ale no chcę się właśnie tym podzielić, no, że ja, do mnie to nie dociera, kochani. No nie dociera do mnie to, że życie z Bogiem, że życie z Bogiem ma polegać tylko na tym, żeby było wow i gdzieś tylko szukać jakichś takich, nie wiem. Wiadomo, wiara nie jest oparta na emocjach, wiara nie jest oparta na emocjach, tylko na Bożym Słowie. No i gdzieś tutaj próbuje na mnie się jakoś uzmysłowić, wcisnąć mi, wręcz tak mi się wydaje, że odpieram te takie jakby odczucia, że ma być, że ta wiara jakby taka, że ma być, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, no żeby masz odczuwać, że odczuwać tego Boga, żeby było wow, że jak tego Boga nie odczuwasz, to coś jest nie tak. Jakieś takie, no ja jestem nieprzekonany do tego jakoś, nie, że ja doświadczyłem też dużo cierpienia, dużo krzyża w swoim życiu. Oczywiście podczas procesu nawracania się, który do tej pory trwa. I jestem jakby dumny z tego, no dumny z tego jestem, gdyż no, że gdzieś mogę jakby te cierpienie swoje łączyć z cierpieniami Chrystusa, nie? I jakby odpokutowywać swoje te wszystkie grzechy, które zostały mi przebaczone, co prawda, w sakramencie pokuty i pojednania. Jezus jakby wziął je sobie ze sobą na drzewo krzyża. Na tym to polega, kochani, że się korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. To jakby się te grzechy wszystkie dodaje Jezusowi. Że Jezus jakby je bierze na drzewo krzyża i jakby po swoim zmartwychwstaniu Jezus jakby i, że tak jakby, że na, w nas zmartwychwstaje Chrystus, jak oddajemy Mu te wszystkie grzechy, wszystkie te swoje jakieś takie plugastwa, jakieś różne masturbacje, grzechy, narkomanie, jakoś alkoholizm, pornografię, wszystkie syf zrzucamy z siebie, to Pan Bóg to wszystko bierze na krzyż i po prostu i my w tym czasie, właśnie w tym czasie zmartwychwstajemy, nie? I jestem dumny czasami z tego, że Pan Bóg gdzieś tam, jak staram się żyć na co dzień, kochani, tak no, wedle Słowa Bożego, bo to jest piękne, to mi daje naprawdę wielki pokój serca. Wielki pokój serca mi to daje. Nieraz jest bardzo ciężko, ale no, jeżeli nie będę żył Bożym Słowem, nie będę żył Pismem Świętym,
no to ja nie będę tak naprawdę prawdziwym chrześcijaninem. Ja nie będę prawdziwym chrześcijaninem, jeżeli też, no zobaczcie, no tak, tyle tych się mnoży, tych nauczycieli, którzy kompletnie w ogóle nie mówią o różańcu, którzy kompletnie nie mówią o Matce Bożej. Przecież zobaczcie, tylu świętych, Jan Paweł II, kochany nasz rodak, papież, święty nasz wspaniały człowiek. Przecież on każdemu, kto do niego przyjeżdżał, praktycznie dawał różaniec i zachęcał do modlitwy różańcowej. Święty ojciec Pio, święty Ludwik Giron de Montfort. Święty Maksymilian Kolbe, wręcz zachęcał. Święta Matka Teresa z Kalkuty, kochani, no to zobaczcie, no. I oni zostali święci, to... Ja na przykład na sobie mogę doświadczyć, kochani, naprawdę. Dzisiaj właśnie teraz, przed chwilą byłem na adoracji. I odmówiłem sobie jeszcze później różaniec. Kochani, no czuję się naprawdę wspaniale, fantastycznie, mam pokój w sercu. Różaniec wiem, że mi daje pokój, pokój serca daje różaniec, no. Żeby mi nie dawał pokoju jakiegoś serca, żeby bym był rozdrażniony czy coś podczas odmawiania różańca, żeby coś mi dawało jakieś złego, coś, ale to różaniec koi moje nerwy, koi mu jakiś stres, daje wiele światła wnosi do mojej duszy, jak mam postępować, co mam w danej chwili zrobić. Pytam się Matki Bożej, pytam się Jezusa poprzez różaniec. Daje, otrzymuje światło. Dlatego właśnie, kochani, jestem strasznie zaniepokojony tą nauką. No, staram się jakby unikać takiej nauki, gdzie mało się mówi właśnie o krzyżu, że cierpienie nie ma jakiejś już wartości, że tam, że coś, że tam, że Matka Boża była tylko jakoś tam kobietą, że tam coś, no nie wiem, no dla mnie to jest taka nauka, no nie dla mnie bynajmniej. Ja mam serce jakby otwarte na taką naukę, naprawdę, takich ludzi. Bardziej dociera do mnie na przykład nauka takich ludzi, którzy naprawdę, których Kościół uznał już za świętych. Których uznał już za świętych i taka nauka i to, co oni mówią, to warto jest jakby zaglądać do jakichś biografii świętych. No i tyle. No, mało ktoś mówi o różańcu, właśnie o Matce Bożej, jak ona jest piękna, cudowna, jak wyprasza łaski. Przecież to Matka jest Boga. Matka naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To Bóg właśnie sobie wybrał ją, że urodzi Syna Jezusa Chrystusa, Boga. A no i dlatego właśnie, kochani, trzeba bardzo ostrożne być na takie różnego rodzaju nauki. Bo teraz tego właśnie dużo takich powstaje, takich nauczycieli. I cóż, kochani, no ja tylko mogę jedynie powiedzieć jedną rzecz, tak spuentuję, kochani. Dla mnie, generalnie, dla mnie, dla wielu moich przyjaciół też, ale może powiem tu, pominę moich przyjaciół i wszystkich tych, którzy są ze mną. Dla mnie, kochani, wielką taką siłą jest przede wszystkim odcięcie się od wszelkich grzechów, sakrament pokuty i pojednania. Następnie, czym częściej przyjmować Jezusa w Komunii Świętej. Ja staram się każdego dnia. Jeżeli coś nagrzeszę w trakcie dnia, bo też czasami potrafię jakby i wybuchnąć, i nieodpowiednio pomyśleć w trakcie rozmowy o kimś, z tego też się spowiadam, bo człowiek też w myślach grzeszy, jakichś zaniedbań, załóżmy. I co, kochani, i staram się codziennie przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. To mi daje naprawdę wielką, ogromną siłę do tego, żebym żył na co dzień w tą Ewangelią. Jezus we mnie wzmacnia mnie naprawdę od zewnątrz, od wewnątrz, w środku, czuję Jego obecność każdego dnia. Rozmawiam z Nim, daje mi siły potrzebne, łaski, aby zostać człowiekiem takim, no, żeby żyć wedle Ewangelii, żeby się nie bać żyć Ewangelią. Żeby łamać jakieś schematy, jakieś narzucone jakieś schematy, jakieś takie byle jakości, jakieś swoje widzimisię, nie? Żeby to łamać, a wprowadzać na to miejsce Słowo Boże. I cóż, kochani, jeszcze różaniec, no, codziennie odmawiam różaniec, po kilka razy różaniec odmawiam, bo to jest naprawdę wielka, wielka moc, potężna moc też. Czuję naprawdę obecność Matki Bożej, gdy rozważam tajemnicę różańca. Czuję jej obecność, jej miłość, jej pokój. Ona, kochani, tu w Medjugorje się nazywa Królową Pokoju. To, co zaczęłam w Fatimie, mówi, skończę w Medjugorje. I zobaczcie, ona nazywa się... Kim jesteś, Pani, nie? Ja jestem Królową Pokoju, jak zapytali się jej widzący któregoś razu na objawieniach kilkanaście lat temu.
nie kilkadziesiąt lat temu, tam 37 lat już trwają objawienia. No, to powiedziała, że ja jestem królową pokoju. Czyli kochani, to tak roztrząsnąć te słowa, no to tak patrzcie, no królowa pokoju, czyli ona niesie jakby pokój, ona jest królową pokoju. Królową nieba i ziemi, tylko ona może wnieść pokój do naszych serc. Tylko ona może rozkochać nasze serca w swoim Synu Jezusie. Zresztą ona zawsze tutaj w orędziach wskazuje na Eucharystię, bardzo, bardzo wskazuje też na mszę świętą, żebyśmy na mszę świętą uczęszczali jak najczęściej, na adorację. Kochani, dla mnie pierwszym to jest tak, odcięcie się od grzechu w sakramencie pokuty i pojednania. Dwa, jak najczęstsze przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii Świętej. Trzy, modlitwa różańcowa. Wiadomo, można się modlić jeszcze jadąc do pracy, idąc do szkoły. Cztery, adoracja Najświętszego Sakramentu. Czy pięć, czytanie Bożego Słowa. Dla mnie tak naprawdę, kochani, ja dopiero ostatnio sobie zrozumiałem tak naprawdę, bo kiedyś, wiadomo, zacząłem się nawracać, takie moje początki były, że gdzieś tam ja tego księdza Pawłukiewicza tak mnóstwo słuchałem, mnóstwo, naprawdę wspaniały ksiądz, charyzmatyczny kapłan. Ale teraz tak stwierdziłem, kochani, i wtedy właśnie jak słuchałem tych konferencji, mnóstwo na YouTubie różnych takich nauczań, nie tylko księży, nie, ale to stwierdziłem, że jakby mało czasu poświęcam na Pismo Święte, a Pismo Święte jest takie, można powiedzieć, takie, że takie w 100%. Nie może nikt się, słuchając konferencji, tam jakiś może, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy może popełnić jakiś błąd, coś powiedzieć może, ale Słowo Boże w 100% jest klarowne. Czyli teraz jakby zamieniłem to słuchanie na YouTubie różnych rzeczy na czytanie jeszcze więcej Słowa Bożego. Co do mnie Bóg mówi. Ja otwieram Pismo Święte, ja słyszę, co do mnie Bóg mówi w sercu. No i kochani, ja więcej nic naprawdę szczęścia nie potrzebuję. Nic do szczęścia. Na wszystkie pytania, kochana siostro, kochane bracie, będziesz miał w swoim sercu światło w umyśle, jakbyś czytał Boże Słowo. Gwarantuję ci to. No i tyle. No i co tu więcej mówić, kochani, no. Uważajcie na to, co słuchacie. I tyle. No. Bądźcie zawsze wierni Bogu, Jego Słowu Bożemu. To, co Jezus mówi, jak ostatnio zamieściłem właśnie na tym, na Facebooku, że Matka Boża w orędziu z 2 bodajże sierpnia 2015, tam chyba w dwóch ostatnich zdaniach mówi tak, że słuchajcie mojego słów mojego Syna. Jeżeli będziecie wypełniali to słowo, to jakby to... To, nie, to jakby to po śmierci jakby przychodzicie do życia. Jeżeli będziecie wypełniali słowo mojego Syna, tak mówi Maryja, to jest bodajże objawienie dla Miriany i to jest objawienie chyba dla całego świata też, jakby takie słowa, nie? Dla parafii i dla całego świata te słowa. Także no kochani, trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, Słowo Boże, Eucharystia, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przybywajcie z Nim, rozmawiajcie z Nim, tak jak rozmawiacie z przyjacielem, jak z rodzicami. Otwierajcie przed Nim swoje serca, swoje problemy. Dzielcie się z Nim wszystkim. On przyjdzie do waszych serc, da wam pokój, da wam światło, da wam mądrość, prostotę. Będziecie szczęśliwymi ludźmi. I pamiętajcie, korzystajcie jak najczęściej przyjmujcie Pana Jezusa w Komunii Świętej jak najczęściej, przedtem jak zwykle. Trzeba się dobrze wyspowiadać, szczerze wyspowiadać, żałować za te grzechy wszystkie, postanowić chęć poprawy i życie mi się wydaje, że będzie piękne i cierpienie wtedy będzie wspaniałe, wtedy cierpienie człowiek będzie jakby utożsamiał się, będzie jakby przeżywał to cierpienie z Chrystusem razem, no. Kochani, no tak spuentuję tak słowami świętego ojca Pio, który powiedział, że górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na górę Tabor. Pozdrawiam wam, kochani. Także pamiętajcie, no kochani, no, kiedyś coś fajnie, tak pięknie powiedział franciszkanin jeden, że wiecie, dlaczego Matka Boża trzyma już po śmierci swego Syna, jak zdjęto z krzyża, na kolanach? Tak trzyma go, tak przytula go do siebie? Dlaczego tam jest puste miejsce na krzyżu? Bo to jest, kochani, miejsce dla każdego z nas. Także życie jest piękne, kochani. Nie zapominajmy, że cierpienie jest potrzebne, kochani. Cierpienie jest potrzebne. Cierpienie nas jakby urabia. Cierpienie jest wielką łaską, jak mówi święty ojciec Pio i święta Faustynka.
cierpienie z wielką łaską. Ktoś, jak Pan Bóg jak dopuszcza dla kogoś cierpienie, to jest coś wspaniałego. Jeżeli człowiek oczywiście godzi się na to cierpienie, no to jest piękne, bo wtedy może przeżywać to cierpienie w łączności z naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, tak? I wtedy jest owocne dla całego Kościoła. Dla całego Kościoła, nie tylko dla tej jednostki jednej, ale dla całego Kościoła. Tak więc, kochani, uważajcie, kogo słuchacie, no, uważajcie, kogo słuchacie. I pamiętajcie o różańcu, Eucharystii, to w wszystkich tych rzeczach, o adoracji. A będziecie szczęśliwymi ludźmi, no. Módlcie się też za mnie, ja będę się modlił za was, a świat będzie piękniejszy, no. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś w niebie z tymi, co nie dano mi będzie spotkać się jakby na żywo w realu. Pozdrawiam was z całego serduszka, niech wam dobry Bóg błogosławi. Pokój, dobro.